Witam panowie. Moje pokolenie nie pamięta stanu wojennego. Wiem tylko tyle, co usłyszę lub przeczytam. Ale gdy widzę te wszystkie zdjęcia z czołgami, słyszę o aresztowaniach czy pobiciach, trudno mi sobie to wyobrazić. Jak wyglądał stan wojenny w Polsce? Jak ludzie wtedy żyli? Czy żyli inaczej niż wcześniej? Kiedy w nocy 13 grudnia 1981 roku wprowadzono stan wojenny, miałem 4 lata, więc to dla mnie również nie jest opowieść pokoleniowa, ale wiem z opowieści osób bliskich, z relacji świadków epoki, z dokumentów, że był to czas głębokich napięć społecznych. Jedni przyjęli wprowadzenie stanu wojennego z dezaprobatą, głęboką dezaprobatą. Inni mówili o tym, że jest to konieczność. Pamiętać należy, że czas, który był do 13 grudnia, kilkanaście miesięcy poprzedzających wprowadzenie stanu wojennego, to był czas głębokich napięć, głębokich podziałów społecznych, których kontekstem będzie kryzys ekonomiczny, głęboki kryzys ekonomiczny, który towarzyszył Polsce właściwie od kilkunastu miesięcy, czy nawet od kilku lat. Jedni wierzyli, że Solidarność, a więc ruch społeczny, ruch zawodowy, polityczny również, który powstał w sierpniu 1980 roku, doprowadzi do złagodzenia sytuacji, doprowadzi do poprawy sytuacji gospodarczej. Jedni również wierzyli w to, że będzie to ruch, który doprowadzi do odzyskania niepodległości, ale sytuacja geopolityczna, więc układ sił, który zaistniał w Europie po II wojnie światowej, właściwie powodował to, że taka sytuacja była niemożliwa i wpływ Solidarności na władzę nie mógł być aż tak duży. Stąd wziął się stan wojenny, stąd wzięła się reakcja władz, która, biorąc pod uwagę życie społeczne, uderzała właściwie we wszystkich obywateli, choć oczywiście trudniej było zdecydowanie tym, którzy działali w opozycji. Ja również nie mogę pamiętać stanu wojennego z własnych doświadczeń, bo urodziłem się już po jego zniesieniu. Mogę natomiast mówić na ten temat jako historyk dziejów najnowszych. Jeżeli mówimy o ówczesnej rzeczywistości, o tym, jak się wówczas żyło ludziom, to sądzę, że poza wąską grupą członków elity partyjnej, elity aparatu władzy, tym, co wszyscy najbardziej odczuwali, był wspomniany przez profesora Krasuckiego kryzys gospodarczy, który objawiał się między innymi narastającymi brakami na rynku różnych towarów i wprowadzaną coraz mocniej przez władzę ich reglamentacją, czyli systemem kartkowym. To znaczy poszczególnych towarów nie można było kupić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy się miało pieniądze, ale potrzebna była także do zakupu określonych rzeczy stosowna kartka i wówczas nie zawsze dany towar się dostał, ponieważ wielu rzeczy po prostu nie było. W 1982 roku natomiast ponad 30% wszystkich artykułów rynkowych było objęte właśnie tym systemem, systemem kartkowym. Właściwie ponad połowa artykułów żywnościowych, których i tak ciągle brakowało, a dodatkowo władze, żeby w jakiś sposób uporać się z kryzysem, wprowadzały kolejne drastyczne podwyżki cen, czy żywności, czy opału, czy energii elektrycznej. Ale rzeczywistość stanu wojennego to także godzina milicyjna, to także zerwane połączenia telefoniczne czy teleksowe, to także zakaz wyjazdów za granicę, a nawet poza granice administracyjne województw. To jest militaryzacja zakładów pracy, która skutkowała tym, że jakiekolwiek przejawy niesubordynacji były traktowane czy podlegały takim sankcjom karnym, jak niewykonanie rozkazu w wojsku. To także represje, takie jak internowania, zatrzymania, osadzanie ludzi w więzieniach za różnego rodzaju przewinienia polityczne, jak choćby druk opozycyjnych ulotek. Gdybym chciała przenieść swoje życie do 1981 roku, to jak by się ono zmieniło? Co jako studiujący, zwyczajny człowiek, mający swoje plany na przyszłość, pasje, co mogłabym robić w stanie wojennym, a czego nie? Jak stan wojenny wpłynąłby na moje życie? Ja sądzę, że gdybyśmy przenieśli się do roku 81, to taką pierwszą rzeczą, na którą od razu byśmy zwrócili uwagę, byłby brak dzisiaj wszędobylskich smartfonów i internetu. No, a to są narzędzia, które służą wielu różnym rzeczom, ale przede wszystkim komunikacji
międzyludzkiej i ten brak komunikacji byłby, sądzę, bardzo odczuwalny, zwłaszcza dla młodych ludzi, dla których wzajemne kontakty, życie towarzyskie to jest bardzo ważna część codzienności. Jeżeli mówimy natomiast o sytuacji konkretnych młodych ludzi w tamtych warunkach, sądzę, że warto powołać się na konkretne przykłady. Wspomnijmy na przykład Teresę Hulboj czy Marka Adamkiewicza, to studenci, ówcześni studenci Szczecińskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Teresa Hulboj została aresztowana i skazana na 2,5 roku więzienia za druk opozycyjnych gazetek, natomiast Marek Adamkiewicz został najpierw relegowany z uczelni, wręczono mu nakaz pracy, a następnie został internowany. No oczywiście te zagrożenie zatrzymaniem, internowaniem czy aresztowaniem nie dotyczyło wszystkich młodych ludzi. Sądzę, że większość mogła spać spokojnie, jeżeli tylko ich snu nie zaburzała perspektywa dorosłego życia w kraju rządzonym dyktatorsko przez komunistycznego generała, odciętym od Zachodu, podporządkowanym obcemu mocarstwu, Związkowi Radzieckiemu, którego gospodarka ciągle nie domagała, brakowało towarów na sklepowych półkach, w którym działała cenzura, nagminnie łamano prawa obywatelskie i wiele, wiele innych rzeczy, które sprawiały, że no ten kraj, tamta rzeczywistość nie była normalna w takim znaczeniu, w jakim dzisiaj my postrzegamy normalność. Realia życia codziennego to jedno, ale ja chciałbym zwrócić uwagę na uzasadnienie stanu wojennego. Mówiło się o tym, że ojczyzna jest w niebezpieczeństwie, że ojczyzna znalazła się nad krawędzią. To zresztą fraza z wystąpienia generała Wojciecha Jaruzelskiego. Więc postawiono dylemat wolność i bezpieczeństwo. Wolność czy bezpieczeństwo? No z perspektywy młodego człowieka jest to dylemat mało atrakcyjny, dlatego że młodzi ludzie skupiają się przede wszystkim na wolności. No podstawowym problemem było również to, że bezpieczeństwo w tych warunkach było bezpieczeństwem dość problematycznym, dlatego że kojarzyło się z rozmaitymi rygorami, ale też kojarzyło się z przyszłością, która nie była zbyt pewna. Obiecywano budowę socjalizmu i tym, co najistotniejsze było w socjalizmie, najważniejszą wartością był egalitaryzm, a więc równość, tylko że była to równość w tym przypadku w niedostatku, równość w rozmaitych deprywacjach, ograniczeniach, między innymi o ograniczeniu bogacenia się, ograniczeniu podróży za granicę, a więc z perspektywy młodego człowieka było to bardzo mało atrakcyjne. Warto powiedzieć, że to, co się wówczas wydarzyło, a więc to, że reforma gospodarcza, którą obiecywano, nie przyniosła najmniejszych skutków. Okazała się nietrafiona i to powodowało głęboką apatię, głębokie rozczarowanie, pustkę i to są takie odczucia, które bardzo często kojarzą się ze stanem wojennym. Elementem tego wszystkiego będzie również to, że prawie milion osób zmuszono do emigracji, czy pojawiła się potrzeba emigrowania z Polski, bo ta emigracja częściowo polityczna, ale częściowo związana z brakiem perspektyw, a więc pewnego rodzaju niewykorzystaną szansą. A więc jeśli mówimy o stanie wojennym w kontekście młodych ludzi, to możemy powiedzieć o tym, że było to wydarzenie, które uformowało stracone pokolenie. Grzegorz Ciechowski, zespół Republika w utworze Biała Flaga śpiewał Gdzie oni są, gdzie wszyscy moi przyjaciele. Więc widzimy, jak bardzo uderzało to w młode pokolenie ludzi wchodzących w dorosłość. Czy Szczecin był ważnym miastem, gdy rząd wprowadzał stan wojenny? Czy był tutaj jakiś opór? I jakie miejsca w naszym mieście kojarzą się z stanem wojennym? Szczecin był ważnym miastem jako jedna z historycznych kolebek Solidarności oraz jeden z ważnych ośrodków działalności tego ruchu. W samym Szczecinie natomiast kluczowe znaczenie miała Stocznia Szczecińska, więc to miejsce, strajkowe centrum regionu i w grudniu 70 roku, w styczniu 71 roku, jak i w sierpniu roku 80, kiedy właśnie rodziła się Solidarność. I także po 13 grudnia roku 81 w Stoczni Szczecińskiej podjęto strajk. Do stoczni przybywali także pracownicy innych zakładów pracy, które chciały sprzeciwić się stanowi wojennemu. Tam zorganizowano międzyzakładowy
komitet strajkowy, na którego czele stanęli Andrzej Milczanowski i Mieczysław Ustasiak. Tam sformułowano postulaty odwołania stanu wojennego, wypuszczenia internowanych. Natomiast protestów nie potrwał wtedy długo, ponieważ już w nocy z 14 na 15 grudnia, otoczony wcześniej siłami wojskowymi, siłami milicyjnymi, zakład pracy został zaatakowany. Przy kilkunastostopniowym mrozie zgromadzeni przy stoczniowych bramach robotnicy byli polewani wodą z armatek wodnych. Następnie czołgi sforsowały dwie bramy zakładu. Napadnięto na stoczniową świetlicę, w której mieściła się siedziba Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Aresztowano przywódców, którzy następnie zostali postawieni przed sądem wojskowym, skazani na kary pozbawienia praw publicznych, kary więzienia w kilku przypadkach kilkuletniego. Natomiast nie złamało to oporu załogi Stoczni Szczecińskiej, którzy także w kolejnych dniach po tej pacyfikacji nie podejmowali pracy. No i właściwie z tą sytuacją władze nie potrafiły sobie poradzić. W związku z tym zawieszono całkowicie działalność zakładu aż do początku stycznia roku 82 i rozpoczęto weryfikację pracowników. Weryfikację, w wyniku której w kolejnych miesiącach pracę straciło około 1000 osób. Zbuntowane miasto to jeden z mitów założycielskich współczesnego Szczecina i tak rzeczywiście było, ale tym, co mnie szczególnie uderza w opowieści o stanie wojennym, to łatwość, z jaką ówczesna władza zgniotła masowy opór społeczny. Zaleje nas szare błoto, tak mówi jeden z bohaterów Wrońca, Jacka Dukaja, powieści o stanie wojennym. I to też jest prawda o tamtym czasie. Uderzenie wojska, milicji, ZOMO było olbrzymie, było przerażająco mocne. I nawet nie chodzi o przemoc, ale chodzi o to, jaką dezorientację to wzbudziło, jak było to przygniatające, jak było to dezorientujące. I rzeczywiście zakłady strajkowały, zakłady podjęły akcje strajkowe, ale częstokroć było tak, jak w przypadku studentów, którzy protestowali na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie, gdzie w momencie, kiedy rozpoczął się strajk 13 grudnia, szybko zlikwidowali ten strajk, będąc zdezorientowanymi co do tego, co może ich spotkać, jak to wszystko może wyglądać. Podobna dezorientacja, ale jednocześnie bardzo silny strach. Strach, który wiązał się właściwie z niewiadomą, dotyczy również tych, którzy zostali aresztowani w noc grudniową i którzy zostali następnie internowani. Oni byli więzieni w ciemną noc, nie wiedzieli dokąd, nie znali miejsca swojego przeznaczenia, a więc było to doświadczenie na pewno bardzo silne i bardzo egzystencjalne. Ci ludzie również chyba będą w największym stopniu odczuwać rozczarowanie tym, jak zareaguje społeczeństwo na stan wojenny. Widać to bardzo dobrze w dzienniku Tadeusza Dziechciowskiego, jednego z internowanych w Wierzchowie, który miał w pewnym momencie sposobność, aby zobaczyć, jak wiosną 1982 roku wygląda zwykła polska ulica, jak zachowują się Polacy. I co dla niego było uderzające, to to, że niewiele się zmieniło, że życie wygląda tak, jak wygląda. I napisał takie gorzkie słowa w tym dzienniku: kim zatem jesteśmy w obliczu tego, co się dzieje, czy nie jesteśmy Don Kiszotami, czy nie bierzemy udziału w historii Don Kiszota. Oczywiście odpowiedź na to pytanie jest trudna, ale wydaje mi się, że po latach, kiedy Polska odzyskała niepodległość, okazało się, że to wcale nie była taka donkiszoteria.